Kolejny odcinek programu Event przed nami, a razem ze mną Krzysztof Bober, producent wykonawczy Trinity. Cześć. Witam serdecznie. No to jak zwykle, zaczynamy od początku, czyli kiedy powstała ta firma? Początek 2007 roku, to jest start. Przez pierwsze lata repertuar bardziej dziecięcy. Jakoś się, że tak powiem, może nie na wyłączność, ale związaliśmy się z Disneyem i jakąś taką pewną tradycją stało się, że co Mikołajki, co święta, więc był koncert disneyowski, tak to nazwijmy. Natomiast od 2011 roku drugi nasz, nazwijmy to, flagowy projekt, koncerty muzyki filmowej i no, już blisko 10 lat te dwa projekty, czy te dwa obszary staramy się realizować, prezentować polskiej, no i ostatnio nie tylko polskiej publiczności. No właśnie, ale zacznijmy od tych początków, czyli jak to było na początku, na czym polegały te koncerty disneyowskie? Tomek Sowa, który jest pomysłodawcą i takim, powiedziałbym, spiritus movens firmy. W związku z tym, że też realizował się muzycznie, chciał z tą muzyką dotrzeć do ludzi, dotrzeć do, w tym wypadku też młodszych. No i narodził się pomysł, żeby zaprezentować i to na tamte czasy, czyli w okolicach roku 2007, to była jedna z pierwszych takich inicjatyw w ogóle w Europie, żeby te melodie, które przewijają się przez największe hity disneyowskie, zaprezentować właśnie w formie koncertu wykonane przez orkiestrę symfoniczną, czyli coś, co się nie zdarza na co dzień. Taki projekt najpierw przedstawił i uzgodnił z firmą Disney, a potem jeszcze przy tym wszystkim, przy jakby początkach całej tej historii, tutaj dużym wsparciem wykazały się odpowiednie jednostki miasta stołecznego Warszawa i dzięki temu w ogóle pierwszy koncert właśnie disneyowski, pierwszy koncert pod szyldem Trinity można było zrealizować nieodpłatnie. Dzięki takiemu konglomeratowi pierwsza właśnie premiera jeszcze wtedy z postaciami Myszki Miki, chociażby kręcącej się po sali kongresowej. No to było coś. A ile wtedy osób pracowało przy takiej produkcji? Przyznam szczerze, że pewnie troszkę zaskoczę odpowiedzią, bo to nie są jakieś ogromne ilości osób, tak bym to ujął. Ja myślę, że co najmniej połowa ciężaru to jest entuzjazm. To znaczy jest mniej osób, jest więcej entuzjazmu, ale pewnie to też jest taki fajny łącznik, coś, co wszystkim pozwala przez ten projekt przejść. Natomiast to też nie jest tak, że to była oczywiście tylko jedna osoba, to jest kilkanaście. Wiadomo, że jeszcze jeżeli chodzi o wszelakich podwykonawców, bo to jest stosunkowo skomplikowana realizacja, więc to nawet jest kilkadziesiąt osób, nie licząc oczywiście orkiestry, która występuje i to jest kolejne kilkadziesiąt, a w wypadku tych ostatnich koncertów to nawet w okolicach 130 osób na scenie się pojawia. Do logistyki takiego przedsięwzięcia zaraz jeszcze dojdziemy, ale ja bym chciała wiedzieć, ile osób pracowało w samej firmie Trinity właśnie w tym 2007 roku, a jak to się różni liczebnością, jaka jest różnica między 2015 rokiem? Nie aż tak wielka. Wspomniałem o Tomku Sowie od samego początku, też tam Liza Szerzaj, która się rzeczami komunikacyjnymi zajmowała. Ja jestem w Trinity od początku 2010 roku. To zawsze też było budowane w ten sposób, może źle powiedzieć, że firma rodzina, natomiast firma czy jakby zbiór przyjaciół, bo niektóre osoby w trakcie tych lat w większym stopniu były w samym, że tak powiem, oku cyklonu. Część była bardziej satelicką, natomiast to mówię, te kilkanaście osób, które jakoś w orbicie tych projektów się przewijało, to spokojnie możemy wymienić. Też fajną sprawą właśnie
przy tym modelu współpracy, jaki mamy, to jest to, że z czasem partnerzy, którzy są podwykonawcami, stają się też jakby przyjaciółmi i współtwórcami projektu i to jest naprawdę, naprawdę fajne i naprawdę motywujące. To jest dobre dla biznesu, bo to się nie wszędzie sprawdza, wiesz o tym, taka przyjaźń w biznesie. Czyli jeżeli praca jest rzetelnie wykonywana, czyli nikt... odwołujesz się do profesjonalizmu. Odwołuję się do profesjonalizmu, dlatego że wtedy, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, jeżeli wszyscy robią to, co mają robić i mówiąc kolokwialnie, robota jest dobrze wykonana, to wszyscy są zadowoleni. Częściej, zdecydowanie częściej się pojawia, tak, się pojawia ten uśmiech i chyba o to chodzi, żeby po prostu robić dobrze robotę i przy tym jeszcze mieć z tego satysfakcję. A macie poczucie, że właściwie jesteście jedyni na rynku, bo chyba nie macie zbyt wielkiej konkurencji? Rzeczywiście ten format, który mamy, bo w ostatnim czasie wzrosło szczególnie zainteresowanie muzyką filmową i różnymi formami prezentacji, natomiast to, w jaki sposób my to prezentujemy, my to pokazujemy, jest rzeczywiście unikatowe, bym powiedział, dlatego że nie prezentujemy na przykład jednego pełnego filmu, uzupełniając go w całości jeden do jeden muzyką, natomiast staramy się podać to zawsze według jakiegoś klucza. Tak było z koncertami i jest z koncertami disneyowskimi. Tam zawsze był jakiś klucz doboru różnych melodii z różnych filmów. Podobnie jest, jeżeli chodzi o koncerty muzyki filmowej, to znaczy kluczem w ten czy w inny sposób jest bądź kompozytor, tak jest najczęściej, bądź trochę rzadziej, no, mieliśmy realizację na przykład Piratów z Karaibów, więc to nie był odegrany film jeden do jeden, tylko najciekawsze wybrane fragmenty, wybrane suity z różnych filmów, za każdym razem uzupełnione materiałem wizualnym. Co ważne też, żeby tutaj dodać, to nie jest tak, że tam się pojawia tylko materiał filmowy czy materiał wideo. My też mamy za każdym razem dużą realizację wideo. No właśnie. Czyli pytanie, jeżeli ktoś przychodzi na taki koncert filmowy, tak jak teraz macie w planach kilka koncertów filmowych i będzie orkiestra symfoniczna, to czego poza tą orkiestrą symfoniczną możemy się spodziewać? Czyli jest jakieś audiowizualne zaplecze całego przedsięwzięcia, plus kto jeszcze jest na tej scenie oprócz orkiestry symfonicznej? Tak. I przysłowiowej myszki Miki. No to jest ta część, no właśnie, nie bez powodu producent wykonawczy czasem przez takie właśnie rzeczy wieczory czy noce zarywa, bo poza tym, że pojawia się orkiestra, nie przy wszystkich realizacjach, ale stosunkowo często pojawia się chór, a więc tutaj mamy, jeżeli nagromadzenie tych osób samych, że tak powiem, muzycznych. Do tego oczywiście dyrygent, który całością muzycznie zawiaduje. Najczęściej też pojawia się solistka bądź soliści, w zależności właśnie od repertuaru. Czyli to jest tak naprawdę całe wielkie show. Całe wielkie show, a to jest to, o czym wspomniałem, to jest dopiero połowa. Bo jeszcze... Dobrze, to jedziemy dalej. Dobra, ja się rozsiądę wygodniej, bardzo proszę. Tak, żeby nie było, że tak mało zerwane te wieczory, tak? Więc teraz dalsza część. Oczywiście fragmenty filmów prezentowane na... Zależy nam na tym, żeby to było rzeczywiście widowisko i żeby jak najwięcej ta publiczność otrzymała, więc duży ekran, na tym dużym ekranie fragmenty filmowe. Rzadziej, ale jeżeli się nie uda pozyskać fragmentów filmowych, to zdjęcia, ale też jakby materiał z filmu, przeplatany na bieżąco, zgodnie ze scenariuszem, z całą realizacją filmową i tutaj rozmawiamy nie o jednej statycznej kamerze skierowanej na dyrygenta, tylko o pięciu bądź sześciu różnych planach kamerowych, osoby kręcące
się właśnie ci kamerzyści też po scenie, poniekąd podkreślający to, co widzowie słyszą, co jakoś tam widzą, czyli w momencie, kiedy mamy na przykład jakąś partię wykonywaną przez instrumenty strunowe, bądź na przykład harfę. Dość efektownie to też w kadrze wygląda wtedy człowiek, który tam na scenie z tą kamerą się krząta, poluje, ma za zadanie właśnie w ten sposób to podkreślić. I to wszystko zebrane w całość to są realizacje Trinity. No dobrze, nieprzespane noce, ciężka praca, całe wielkie show. To moje kolejne pytanie, które po prostu nasuwa się i ciśnie się, to czy hajs się zgadza po prostu? To się opłaca. Tak. No dobrze. Bardzo ogólnie mi odpowiedziałeś. Ile takich koncertów musicie zrobić, żeby wyjść na prostą? I zarobić po prostu na tym. Powiem tak, to troszkę inaczej, od trochę innej strony bym jakby narrację ujął, to znaczy bardziej ile takich przedsięwzięć jesteśmy w stanie zrealizować, żeby pod każdym względem, oczywiście także finansowym, te wszystkie puzzle, te wszystkie klocki się zgadzały, to znaczy żeby właśnie, żeby realizacja była perfekcyjna, żeby można było, no bo to właśnie, to nie jest jeden artysta, artystka, tylko trzeba tych samych podmiotów wykonujących, tak, szeroko pojętych muzyków, też jakby to logistycznie skoordynować i tak dalej, i tak dalej. Myśmy to liczyli i tak powiedziałbym średnio rocznie to wypada około jednego koncertu na kwartał, z tym, że no tutaj rytm taki bardziej bym powiedział standardowy, to znaczy, że większa aktywność jest od wczesnej jesieni do gdzieś tam powiedzmy maja, czerwca. W wakacje rzeczywiście tutaj, w wakacje się ludzie w plenek przenoszą, więc te realizacje, które siłą rzeczy u nas są w przestrzeniach zamkniętych, no tutaj mamy, to też nie jest chwila odpoczynku, tak, bo to jest właśnie najśmieszniejsze, że tak jak większość osób w wakacje wypoczywa, tak my z reguły w wakacje pracujemy na to, żeby na jesieni coś zaprezentować, tak. A wy też wychodzicie poza Polskę? Zdarzyło się i mam nadzieję, że się będzie zdarzać coraz częściej, bo jak najbardziej nad tym pracujemy. Swoistą premierą był kwiecień, chciałem powiedzieć zeszłego roku, ale to był ten rok, tak, to był ten rok, chociaż czas leci. I to był premierowy pokaz, jeżeli chodzi o Niemcy czy o zagranicę, koncertu z repertuarem Hansa Zimmera, bardzo dobrze odebrany. I teraz z końcem stycznia, podobnie jak w Polsce, to prezentując, no, formalnie to jest oczywiście koncert muzyki filmowej Johna Williamsa, natomiast wszyscy wiedzą, że w związku z tym, że jest premiera Gwiezdnych Wojen, więc gro tego repertuaru to też będą Gwiezdne Wojny, więc takim ciągiem okołopremierowym, tak to nazwijmy, odwiedzamy Trójmiasto, odwiedzamy Warszawę i potem też odwiedzamy Berlin, to będzie koniec stycznia przyszłego już roku. Tak. Też trochę czasu upłynęło od początku, od powstania Trinity. Też tak się zastanawiam, czy są jakieś błędy, które na początku popełnialiście, a których teraz już nie popełniacie, bo się nauczyliście z biegiem lat. Znaczy człowiek się uczy całe życie i to też jest tak, że ja w życiu poza Trinity, natomiast w tym obszarze koncerty, okolice kulturalno, znaczy kultura łamane przez sztukę, łamane przez rozrywka, trochę też projektów realizacji było, więc znaczy no truizmem jest powiedzieć, że się człowiek uczy całe życie. Powiem tak, na pewno doświadczenie i taka zdrowo pojęta rutyna, to znaczy, że każdy projekt jest inny, ale człowiek już wie, co się musi zgadzać, żeby było ok. To jest na pewno to, czego się nauczyliśmy. Też no, startowało to w 2007 roku. Nie oszukujmy się, że chociażby tak, no niby banalne rzeczy,
jak całe zaplecze elektroniczne, komunikacyjne. To też no, zaczynało, tak, zdecydowanie też to, znaczy ja sobie nie wyobrażam 10 lat temu, żeby realizacja chociażby tych konceptów zagranicznych odbywała się stosunkowo prosto. Teraz w związku chociażby z tym, że komunikacja jest ułatwiona, ale też jest, no, chociażby to, że w związku z tym, że się musi pojawić kilka tysięcy osób musi nabyć bilet. I tak dalej, więc długo by wymieniać. Na pewno w 2010 roku, czyli wtedy, kiedy ja tą współpracę z Trinity zaczynałem coraz głębiej wchodzić, wtedy trasa koncertowa, która była pierwszym takim wyjściem firmy poza Warszawę i druga, jakby drugi, nie, źle powiedzieć etap, ale taki moment jakby wymuszony poniekąd czynnikami zewnętrznymi, bo jakoś tak przez ładnych parę lat myśmy się kojarzyli z salą kongresową, to znaczy, że te mikołajki to będzie Disney i będzie to w sali kongresowej. W związku z tym, że sala kongresowa teraz jest remontowana, więc to był impuls takiego wyjścia w kraj, wyjścia nawet poza kraj. I to były takie momenty, które no, dały takiego dodatkowego drive'a. Było coś takiego, co sprawiło trochę więcej pracy, bo to już nie jest to, że po prostu jak się wchodzi do sali kongresowej, trochę znając skąd, tylko te sale były nowe i ci ludzie byli nowi, no, tych elementów było więcej, ale myślę, że dzięki temu się posuwa do przodu, więc tak bardzo przydługo odpowiadając na twoje pytanie, czy się nauczyliśmy, tak, zdecydowanie się więcej rzeczy nauczyliśmy właśnie przez taki impulsy. No, truizmem jest powiedzieć, że jakąś taką jedyną z tą rzeczą jest zmiana, ale tutaj to było to w pozytywnym sensie, zdecydowanie tak. No dobrze, ale też porozmawiajmy trochę o logistyce, no bo jednak zorganizować taki koncert to nie jest taka łatwa sprawa, do tego mamy całą orkiestrę symfoniczną. Ile potrzebujecie, nie wiem, wozów, żeby całą tą orkiestrę przewieźć i ulokować, gdzie ich lokujecie, jak wygląda rider? No i właśnie pytanie, czy rider orkiestry symfonicznej jest mniej, nie wiem, ciekawy niż rider jakiejś pop gwiazdy? Chyba troszkę mniej ciekawy, bo tam się po prostu dużo rzeczy powtarza, ale w tym sensie, że... A nie życzę sobie jakichś ekstremalnych udziwnień. Nie, tak źle, tudzież tak problematycznie nie jest, ja się zaśmiałem, bo to właśnie jakby w ilości tutaj jest kwestia, szczególnie te realizacje muzyki filmowej, a już szczególnie jeżeli chodzi o repertuar cimerowski, gdzie jakimś takim znakiem szczególnym jest to, że tam są po prostu wielkie, zwielokrotnione sekcje. Jeżeli chodzi o skrzypce i o instrumenty dęte, no to tego jest po prostu masa na scenie. I to jest jakieś tam utrudnienie, chociaż w pewnym momencie... Liczby. Ile tych w takim razie fur, ile samochodów, ile tirów, ile, nie wiem, case'ów, ile? Nie jest aż tak źle, chociaż na całe szczęście... Ile? Dobrze. Zbieram myśli. Widać zamyślenie na mojej twarzy, liczę. To może tak, jakby po kolei przechodząc. Sama orkiestra w sensie liczebnie to są z reguły 2-3 autobusy, do tego dochodzi, autokary, przepraszam, do tego dochodzi chór, więc to jest kolejny jeden, bądź tam półtora, tak to liczmy. Do Berlina, gdzie staraliśmy się, żeby to było trochę bardziej kompaktowo, to z tego, co ja kojarzę, to był jeden gigantyczny tir plus chyba z 6 albo 7 takich mniejszych quasi dostawczych samochodów, gdzie się na przykład realizacja kamerowa zmieści i rzeczy dodatkowe, plus też chyba z 2 dostawczaki
jeżeli chodzi o same instrumenty, tylko oczywiście większe. Trochę tego jest, tak jeszcze licząc osoby, no tak, tak. Myślę, że tam jeszcze troszkę tych mniejszych aut się znalazło. Gdzie nie wszyscy znajdują zakwaterowanie? Bo to jest mnóstwo miejsca. To jest mnóstwo miejsca, teraz też z tym walczymy na bieżąco, żeby w sumie, znaczy ja powiem tak, tam zakwaterować taką liczbę osób jest oczywiście trudno, aczkolwiek bym powiedział, że to chyba nie jest coś, co mi spędza największy tak? sens. Tak. To co? Z czym jest najgorzej? Znaczy najgorzej? Wyżywienie. A no tak. Podczas próby, gdzie trzeba w jednym bardzo wąskim czasowo momencie nakarmić na przykład 90-100 osób, bo trzeba, więc tutaj bym powiedział, że jeżeli idziemy w liczby, tak, tutaj jest wyzwanie, żeby to się wszystko pozgadzało, a jeszcze przy tym wszystkim, no nie oszukujmy się, znaczy nakarmiony, się mówi, że głodny muzyk dobrze gra, nie, nakarmiony muzyk dobrze gra, natomiast z chórzysta, znaczy z osobami z chóru, to już jest różnie, bo oni zaraz po jedzeniu na przykład tak niekoniecznie, nie. Także to są... Pytałaś o dziwne wymagania rajderowe, to ja bym prędzej tutaj odznaczył, że to jest coś niepisanego oczywiście, ale taki tam mały znaczek, że chórzyści występują dopiero 15 minut, albo co najmniej 15 minut. Czyli trzeba to jakoś poprzesuwać, porozkładać, tak, żeby wszystko się zgadzało, żeby każdy był najedzony w odpowiednim momencie, miejscu i momencie, tak? Tak, i żeby na przykład nie jadł w momencie, kiedy ma występować, albo ten, także tutaj... No tak, z chórzystami to mogłoby być problematyczne, zwłaszcza po Coca-Coli, tak sobie myślę. No dobrze, to podsumowując, kiedy i gdzie, czego możemy się spodziewać od Trinity? W kolejności alfabetyczno-kalendarzowej, tak? W listopadzie w hali stulecia, czyli Wrocław, 18-19 repertuar Hansa Zimmera, jest takie podwójne wydarzenie w środku tygodnia. Jeżeli chodzi o grudzień, to w Mikołajki 6 grudnia Trójmiasto, Ego Arena, jeszcze przed polską premierą Gwiezdnych Wojen repertuar Williamsowski z nową, czy jakby przearanżowaną suitą właśnie specjalnie przez Williamsa z okazji premiery. Zaraz po świętach 27 grudnia tutaj na stołecznym Torwarze też Pixar, i potem popołudniowo-wieczorno John Williams koncert. Oczywiście, jeżeli ktoś by się wybierał na Williamsa z końcem stycznia 2016 roku, czyli 31 do Berlina, to również serdecznie zapraszam. Na bogato. Na bogato. No dobra, to powiedz mi, czego wam życzyć? Wiernej publiczności i nowej publiczności w równym stopniu. Fajne jest to, że ten, szczególnie myślę tutaj o koncertach muzyki filmowej, że ten projekt się fajnie rozwija, coraz więcej osób się tym interesuje. W związku też z tym możemy na coraz większe obiekty się udawać, tam prezentować, bo z sali kongresowej, która i tak jest nie najmniejszym obiektem, w okolicach 3000 osób się przed tą przebudową mieściło. Teraz się, znaczy udaliśmy się w zeszłym roku do Ergo Areny, gdzie tam się około 6500 osób zmieściło. W tym roku planujemy to już na pełną skalę, czyli w okolicach 9000 osób, więc tak, życzyć, żeby ci, co są wierni, pozostali wierni, a też jak najwięcej nowych osób, które w taki w sumie stosunkowo łatwo przyswajalny sposób mogą doświadczyć czegoś, co, no, mówiąc zupełnie szczerze, no jest spektakularne. No, ja mam osobiście naprawdę radochę, tak 3 minuty między jednym przypilnowaniem czegoś. Czy udaje ci się czasem coś zobaczyć? Tak, tak. I to może dobry temat. Dobry temat, znaczy wrócę do tego, czego się człowiek uczy z czasem, tego, żeby jak najwięcej tych, żeby tak sobie poustawiać czas i tak sobie tę pracę też zorganizować. Żeby samemu się nacieszyć.
W możliwie dużym stopniu, tak. I tego i to jest też, bym powiedział, ewolucja w stosunku do tego, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. To słuchaj, to tego wszystkiego ci życzę i jeszcze cierpliwości i zapału. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dzięki.